Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Humanity. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie sekwencję szóstą pod tytułem Dependence. No i teraz bierzemy się. Jeszcze właśnie zaczęliśmy sobie Yellow Core, ale tutaj było aż 5 prób, byłem troszeczkę tym zaskoczony. No i niektóre, nie powiem, sprawiły problem. Jestem ciekaw, jak będzie z tymi dwoma ostatnimi. Mamy Stealth Mission. Usłyszałem głos w mojej głowie. Wciąż słabiej, ale czuć, że jest troszeczkę silniejszy. Główny gospodarzu. Zebrali się ludzie. Więźniowie. Efektywnie, powiedzmy. Są wolni i odwróceni, co? Ten przycisk i reszta. O, pauza sprawi, że ludzie zatrzymają się na swoim szlaku. Dobra, tutaj stop. Dobra, poczekamy. Ej, co jest? Aha. No to fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, niech idą. Dobra. Dobra, niech ten duży se pójdzie. O! Nie! No i dupa. Wystarczy, że troszeczkę ruszycie jakiegoś ludzika. I już dupa. Poczekajcie. Niech oni se pójdą może tutaj. Nie no, nie przejdą. Nie no, niech wracają. Boże, no. Okej. Może się jeszcze uda.
nie no, nie idź tam, proszę. Dobra, ale tam musi się dostać chociażby jeden. Co? Dlaczego on poszedł tutaj? Ja pierdzielę, jak to się stało? Ale to jest bez sensu. Masakra. Dobra, idź w sumie. O nie, no, teraz już w ogóle. Czekajcie, zaraz do was wracam, dojdę do tego momentu. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Nie no, ten musi przejść. No nie no, i tak ten będzie szedł. No, ja pierdzielę. Dobra, teraz będą chyba iść razem. Dobra, przeszli. Przeszli, matko kochana. Przeszli. Dobra. Niech oni sobie tu przejdą na spokojnie. Ten wielkolud niech też sobie przejdzie. Dobra, tu będzie stop. No i dobra. Lecimy z nimi. Niesamowite. Flow się odwróciło. Znaczy płynność się odwróciła. Moja armia. Ty musisz być niszczycielem rdzeni. Dobra, udało się. Mniej się z tym pierdzieliłem niż z poprzednimi poziomami, poważnie. The Yellow Core. Próba piąta, ciekawe jakby na czym będzie polegać walka z, o kurde, z żółtym rdzeniem. Zielony, Boże, przepraszam, żółty rdzeń został otoczony przez innych. Usłyszałem ten głos w mojej głowie. Teraz taki troszeczkę płytki, ale emocjonalny. Inni wewnątrz mnie, ale nie są moi. Zniszcz ich, zniszcz mnie. Czy ja mam tu follow? Tak. I mogę użyć tylko raz. O matko. Jezu. Ale ciekawa walka, powiem wam. Okej, został obity. Ale to ciekawie zrobione jest. Powiem wam. Dobra. Ej, coraz więcej ludków mamy, tak by the way. Ej, to jest naprawdę ciekawa walka. Jestem pod wrażeniem. Boże, mam 700! Ale no... To znaczy też, że jest...
że jest trudniej. Dobra. 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 O matko, ale randomowo strzelają. No nie. Zakończmy to. No nie, no dlaczego mi to wszystko... śmieszne. Nie mogę się oddalać od tego rdzenia, nawet jak go pobiję. Dobra. No wspaniale, no. Też się cieszę. Trzeba uciekać z tej burzy jednak, chyba wiecie. Inaczej się nie da jej uniknąć. Jest zbyt niebezpieczne. Miałem uciekać. O, okej, okej, okej. Tung. Follow the leader. Dostałem trofeum. Okej, nie wiem co to jest. What the fuck? Co to jest? Ej, ja mogłem z tego uciec znowu, no. Chyba mogłem. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jak mamy tutaj to... to najlepiej sobie nie przyspieszać. Bo można sobie zmarnować życie. Dobra. Dobra. Boże, tu mam 1000 już. Dobra, tutaj też trzeba zwolnić trochę tempo. Trzeba wiedzieć, jak to będzie iść.
O! Czekajcie. Musiałem się upewnić, że dobrze mnie słychać. Oh my god. Dobra, to było nie fair. Strasznie. No nie no. Ja pierdziel, jaki jestem głupi. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Udało się, dobra. Jest! Przy końcówce umarłem tam wcześniej. Ach, rdzeni roztrzaskany. Nareszcie, Boże. O, jakie to było trudne, dziękuję. Tym razem doświadczenie było dla mnie. Bycie z innymi, poczułem ich. Rozumiem teraz, że nigdy tego nie czułem. Bardzo wzruszające, tak sądzę. Jeszcze raz masz moje podziękowania. Give my regards to myself. Give me regards to myself. Pozdrów ode mnie samego siebie. Część, znaczy kulka rdzenia została ukończona. Konfigurowanie, aktualizacja. Proszę, nie wyłączaj rdzenia. O kurde. Yellow mellowed. Stage completed. Boże, coś pięknego. Coś się z tego ukształtuje? Nie no, chyba nie. Dobra, idziemy. Zacznijmy sobie sekwencję siódmą. Cząstki żółtego rdzenia rozpierzchły się dopóki coś niespodziewanego. Znaczy coś spodziewanego. No i mamy czerwony rdzeń. Ostatni już. Do zniszczenia. Usłyszałem nowy głos. Brawo. Jestem czerwonym rdzeniem. A ty jesteś tym sprytnym, bardzo, bardzo wyjątkowym. Mam nadzieję, że... Czekajcie, co? I hope you don't mind if I speak plainly. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeśli powiem to otwarcie. Mogę zobaczyć, czego nie potrzebujesz do następnej motywacji. Do dalszej motywacji. Okej. To jest bardzo dziwne.
Jak oni to zrobili? Zapytałem. Przepraszam, zadałem pytanie głosowi. Co teraz? Przepraszam, że musisz tego doświadczać. Ten obrzydliwy biznes z żółtym. Poczekaj. Ci ludzie są bardziej oświeceni niż zazwyczaj. Mogą zrozumieć, jak zostali połączeni. Nowe możliwości prezentują samych siebie. Próby już prawie się kończą. Musiałeś przejść przez tak wiele. Ale niedługo oboje będziemy mogli spocząć w pokoju. W spokoju, przepraszam. What? After I impart the final gift, wisdom. Po przekazaniu ostatecznego daru, mądrości. Mądrości? Tak, dokładnie. Ludzie już cię nie potrzebują. Mogą teraz mówić sami za siebie. Mądrość, mądrość, jakkolwiek. Nie powinni nigdy przetrwać dla siebie. Ale możliwe, że... Czekajcie, co? But perhaps now they are ready to think to themselves. Ale może teraz są gotowi do samodzielnego myślenia? Tak jakoś bym to powiedział. Ironicznie, mądrość była ostatnią umiejętnością, którą daliśmy ludziom. Którzy ludzie dali nam, przepraszam. Przed twoją wielką miskalkulacją. Okej. Boże, myślałem, że nie skończy gadać. I tu już się chyba zacznie. A, Civilization. Okej. Nowa statua się pojawiła. Sekwencja siódma. Cywilizacja. Dobra, zrobimy sobie może dwa poziomy Civilization. Jeszcze została nam ta sekwencja siódma. I jeszcze... To jest ostatnia sekwencja bazowana na ostatniej cywilizacji, jaką doświadczymy. To miejsce dla czystego powodu jest opanowane przez maszyny. Parę dotarło aż tak daleko, ale nigdy nie dotarł do samego końca. Omiń albo pokonaj maszynę i poprowadź ludzi do światła. Okej. Fallout tutaj mamy tylko. No to może lepiej. Kurde, no, jaki jestem głupi. Po cholerę ja w ogóle poszedłem z tamtą stronę. Dobra. A to może być proste, powiem wam. No i dupsko, no. Rzeczywiście trudne. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. O kurde, ale to może być ciężkie.
Chociaż nie, chyba nie będzie takie ciężkie. Trzeba tutaj po prostu myśleć. Nie są tak jak te poprzednie poziomy. Dobra. Idźcie bezpiecznie do domu. Duch w maszynie. Zrobiliśmy sobie tam pierwszą próbę. Wsparcie techniczne. Okej. Na samym środku próby biała maszyna stoi. Stoi nad resztą. Nie wiem. Gdy jakiś problem jest. Zobaczony przez maszynę, to izoluje ich i rekalibruje. Te białe maszyny są bardzo. Bardzo silne. Ale ich programy AI i ich rutyny są po terminie. Kurde, nie wiem, jakbym miał to przetłumaczyć. Jeśli źle to tłumaczę, to przepraszam, ale kurde, to jest trudne, naprawdę. Nie tak jak poprzednie modele. One są zaprogramowane, aby pomagać ludziom. Są reliktami w jakimś sensie. Ale mogą być użyte w taki sam sposób jak zazwyczaj. Jeden ludek mi tam został. Dobra, 20 muszę mieć, żeby skończyć tą próbę. Ej! Aha, okej. Ale czekajcie, bo ja tu nie ogarniam. A, dobra, bo tu są te bloczki i to można sobie zablokować. Ale to i tak może trochę być problematyczne. Powiem wam tak szczerze. O matko, nie. Thank you.
Okej. Okay. Gdy ludzie podejdą, biała maszyna zostanie aktywowana. Te maszyny są ustawione tak, aby szła za ludźmi, jednocześnie pomagając. O kurde! Widzieliście, co ona teraz zrobiła? Ale możliwe, że ich obecność może mieć znaczącą różnicą, powiedzmy. Ej, czyli ja, powiedzmy, o, mogę sobie nawet to zabić. Ja pierdzielę, ale kozak. Dobra. I cyk. O, jeszcze to mi rozwala. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Fajnie to, że w końcu ja mam coś takiego kozackiego, a nie przeciwnicy. Dobra. I biała maszyna poszła z nimi. Super. Wesołe przygody białej maszyny. Dobra, cover fire. Zrobimy jeszcze to. O, znowu biała maszyna. Matko, to zawróci. Nara. O kurde. Tutaj będą iść ludzie. Oh my god. Ej, zostaw mi maszynę, ty! Śmieciarzu. Dobra. Boże, ja też to mogłem zniszczyć, ale patrzcie, udało się. Chyba. Nie, oni muszą dojść wszyscy tutaj. Fuck. O, fajnie, spadła mi biała maszyna.
muszę tamtym pomóc. Dobra. I koniec. Dobra, super. Udało się. No i słuchajcie, tutaj już będziemy sobie kończyć chyba. No jeszcze ze dwie części tej sekwencji będą. I później jeszcze czerwony rdzeń. Ciekawe jak będzie wyglądać walka. Dobra, tak więc słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Humanity.